Witam. Moi drodzy, właśnie wczoraj otrzymałem wyrok nakazowy z Sądu Rejonowego w Węgrowie. Uznano mnie za winnego, braku kagańca i skazano mnie na karę nagany. Kara nagany, proszę bardzo. Niby wyrok miłosierny, ale jednak cwany i nadal bezprawny. Ja się oczywiście z tym wyrokiem nie zgadzam. I mimo, że można by było odpuścić sprawę, bo w zasadzie nagana to nie wyrok, nie? Ale złożyłem sprzeciw dzisiaj, sprzeciw do wyroku nakazowego. No i co ja tam napisałem? Sprzeciw do wyroku nakazowego. Niniejszym składam sprzeciw do wyroku nakazowego w sprawie 2W103/21. Uzasadnienie. Wyrok został wydany bezprawnie z przekroczeniem uprawnień przez sędziego, to jest przestępstwo z artykułu 231 Kodeksu Karnego, o czym powiadomiłem prokuraturę. Sąd rejonowy w Sielcach w sprawie sygnatura akt 2W228/21 jasno stwierdził, iż rozporządzenia, na które powołuje się sąd w przedmiotowej sprawie, są niezgodne ze wskazaniami Konstytucji i zostały wydane z przekroczeniem ustawowych uprawnień przez Radę Ministrów, co jest przestępstwem z artykułu 231 Kodeksu Karnego, o czym też powiadomiłem prokuraturę. Należy zaznaczyć, iż niekompetencja i służalczość wobec bezkarnego rządu nie może tłumaczyć represjonowania obywateli bezprawnymi wyrokami i jeśli nie teraz, to w przyszłości winni tego prześladowania poniosą konsekwencje karne. Załączam postanowienie sądu w Sielcach, który uniewinnił mnie za brak maseczki. No tutaj zabrakło pani sędzi kreatywności i empatii. Ale tak końskim targiem uznała mnie za winnego i leciutko mnie zganiła, że tak powiem. Tylko, że takie ganienie to ona może stosować wobec członków swojej rodziny, a nie wobec wolnych obywateli Polski. W związku z tym złożyłem na panią sędzinę zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Węgrowie. No i co ja tu napisałem? Zawiadomienie o przestępstwie. Niniejszym składam zawiadomienie o przestępstwie z artykułu 231 Kodeksu Karnego przez sędziego Sądu Rejonowego w Węgrowie panią Katarzynę Maglewską. Uzasadnienie. Pani sędzia Katarzyna Maglewska w sprawie sygnatura akt 2W103/21 powołując się na bezprawne rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii uznała mnie za winnego braku maseczki, w nawiasie kagańca. Sąd rejonowy w Sielcach jasno stwierdził, iż rozporządzenie, na które powołuje się pani Katarzyna Maglewska, zostały wydane z przekroczeniem uprawnień przez Radę Ministrów i są niezgodne z Konstytucją i każda próba modyfikacji tej bezprawnej decyzji stanowi nadal bezprawną pokrakę prawną i nie powinna służyć do represjonowania obywateli. Tak więc nieznajomość prawa i służalczość wobec bezkarnego rządu nie może tłumaczyć represjonowania mnie bezprawnymi wyrokami. Rozumiecie, o co chodzi? Bo te rozporządzenia są modyfikowane, nadaje im się różne cechy. Chodzi o to, żeby zamydlić sytuację, bo te rozporządzenia są durne po prostu i wymyślane na kolanach i mają zbyt dużo luk prawnych, więc jeżeli ludzie te luki znajdują, to Rada Ministrów zasiada i coś tam kombinuje, coś tam dopisuje. Tylko prawda jest taka, że nakaz chodzenia w maseczkach ze względu na stan epidemii obowiązywałby tylko w sytuacji, gdybyśmy mieli stan wyjątkowy, stan wojenny lub stan klęski żywiołowej. Nie można sobie wymyśleć stanu wielkiego uśmiechu i wymagać od obywateli, żeby chodzili z rozdziawioną mordą i pokazywali swój uśmiech. Rozumiecie, o co chodzi? To, co się teraz dzieje w rządzie, to jest po prostu zwykła prywata, to jest folwark, to nie jest państwo. Musimy to zrozumieć, że rządzą nami ludzie, którzy po prostu nie uznają nas za równych sobie. Zachęcam wszystkich ludzi, którzy dostaną wyrok nakazowy, żeby składali sprzeciw wobec takiego wyroku i na sędziów, którzy taki wyrok wydadzą, po prostu żeby składać zawiadomienie o przestępstwie. Nie znam sytuacji, by jakikolwiek sąd uznał kogoś za winnego i nałożył na niego mandat
Jeżeli ta osoba złożyła sprzeciw, żeby ten mandat został utrzymany, te mandaty nie się po prostu nie utrzymują. One w konfrontacji z prawem, które jeszcze jakoś nas chroni, muszą po prostu okazać się bezprawne. Także zachęcam ludzi do tego, żeby się nie bali, nie chodzili w tych kagańcach i po prostu na ile mogą doedukowali się prawnie, to nie jest żaden problem i po prostu próbowali pokazać, że myślą, bo jeżeli będziemy się zachowywać jak lemingi, wróg nas nie będzie szanował, a prawda jest taka, że to no nie są nasi sprzymierzeńcy, no cholera jasna, niby my żeśmy ich wybrali, ale system jest tak skonstruowany, że my nie mamy wyboru. Więc jeżeli mamy wybierać między kiłą a cholerą, no tak to jest, no. A jeżeli my nie pójdziemy do wyborów, to pójdzie elektorat tych możnowładców, te urzędasy, ich rodziny i tak dalej, którzy są za tym, żeby utrzymać system przy korycie. A prawda jest taka, że no mamy taką, wyleciało mi słowo, rzecz, że bez względu na to, jaka ilość będzie głosować, czyli powiedzmy, nie wiem, do wyborów pójdzie 10 osób, to wybory będą ważne, rozumiecie? Wystarczy, żeby rodzina Dudy poszła zagłosować i wybory są ważne. No, cholera mnie bierze. Słuchajcie, nie poddawajcie się, no. Trzymajcie się, no. Teraz niby tych kagańców nie trzeba nosić, ale nadal widzę lemingów, którzy po prostu, no, są tak zaczadzeni tą indoktrynacją telewizyjną, że no, nie używają głów, nie używają. Postarajcie się, bo te obostrzenia niedługo wrócą z powrotem. Po prostu postawić się opór, rozumiecie? Rozumiecie, bo teraz niedługo Sejm będzie chciał jechać na wakacje. No i powiedzmy, stosuje też taką metodę gotowanej żaby, raz rozmraża, raz przyciska. No i mamy teraz luzik, ale widzicie, jak oni to pięknie konsultują z koronawirusem. No Boże jedyne, to jest chyba najbardziej inteligentna choroba, jaką wymyślili nasi rządzący. Brak mi słów po prostu, brak słów. No trzymajcie się, będzie dobrze. Zapraszam wszystkich do grupy Świadomi Węgrów na Facebooku. Musimy się jednoczyć. No, w jedności siła, świadomi możemy powstrzymać ten cyrk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie dobrze. Trzymajcie się, cześć.